witacie dzisiaj w waszej świątyni swego nowego proboszcza. Takie jest nasze życie kapłańskie. W to życie kapłańskie wpisana jest ciągła pielgrzymka. W to nasze życie kapłańskie wpisane są pożegnania i powitania. Dzisiaj szczególny dzień, bo w waszej świątyni witacie księdza proboszcza Adama. Stosownie do kanonu 523 Kodeksu Prawa Kanonicznego mocą niniejszego dekretu mianuję księdza kanonika, magistra inżyniera, architekta Adama Kukiewicza, dotychczas posługującego duszpasterstwo w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej w Gdańsku-Żabiance, proboszczem parafii pod wezwaniem błogosławionej Doroty z Montew w Gdańsku-Jesieniu, w dekanacie Gdańsk-Siedlce z dniem 1 lipca 2020 roku. Życząc obfitości łask Bożych na powierzonym stanowisku, polecam wiernego księdza Bożej Opatrzności i opiece Matki Bożej. Sławoj Leszek Budź, arcybiskup, metropolita Gdańsk. Wręczam Ci klucz i od tego momentu bądź sługą tych ludzi i bądź proboszczem, prowadź do Chrystusa. Czcigodny księża proboszczu Adamie. W dniu dzisiejszym w imieniu całej naszej wspólnoty pragniemy Ciebie powitać w naszej parafii pod wezwaniem błogosławionej Doroty z Montew. Życzymy Tobie błogosławieństwa Bożego, mocy Ducha Świętego oraz opieki błogosławionej Doroty i świętego proboszcza Jakuba Rybianeja na każdy dzień Twojej posługi. Życzymy Ci, księży proboszczu, wytrwałości i odwagi w realizowaniu wyznaczonych celów. Niech nie zabraknie ludzkiej życzliwości i solidarnego wsparcia we wszystkich troskach i poczynaniach dla dobra naszej wspólnoty parafialnej. Pojawiające się przeszkody niech będą pokonywane na godnością Twojego serca i naszą pomocą. Powierzamy Ci naszą parafię i świątynię. Czuj się w niej gospodarzem, mając na uwadze, że najpiękniejszym darem jest wspólnota, w której możemy pracować i służyć Bogu i ludziom. Nasze powitanie kończymy pięknymi słowami świętego Jana Pawła II. Niech nasza droga będzie wspólna. Niech nasza modlitwa będzie pokorna. Niech nasza miłość będzie potężna. Niech nasza nadzieja będzie większa od wszystkiego, co się tej nadziei będzie sprzeciwiać. Szczęść. Drogi księże proboszczu Adamie, jako Twoi najbliżsi sąsiedzi, domownicy, współpracownicy, chcielibyśmy Ciebie przywitać w roli nowego proboszcza. I tak pięknie dzisiaj liturgia słowa nas ubogaci
tym sercem Pana Jezusa i życzymy Tobie, żebyś był proboszczem, kapłanem według serca Jezusowego. I wielu łask błogosławionej Doroty, którą tutaj będziemy Ci ofiarowywać poprzez ten obraz. Księże Adamie, drogi proboszczu, kiedy pracowaliśmy przez 4 lata razem na parafii pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej, kilka razy w żartach mi się zdarzyło powiedzieć, że zobaczysz, jak ja będę Twoim wikariuszem, wtedy popamiętasz. Nikt z nas nie sądził, że tak się stanie, że będziemy pracowali na jednej placówce, na jednej parafii. Witamy Ciebie w tym domu, w naszej plebanii i życzymy wielu obfitych łask i wspaniałej współpracy. Czytanie z Księgi proroka Zachariasza. Tak mówi Pan. Raduj się wielce, córo Syjonu. Wołaj radośnie, córo Jeruzalem. Oto król Twój idzie do Ciebie, sprawiedliwy i zwycięski. Pokorny jedzie na osiołku, na oślątku, źrebięciu, oślicy. Będę Cię wielbił, Boże mój królu, i sławię Twoje imię przez wszystkie wieki. Każdego dnia będę błogosławił Ciebie i na wieki wysławiał Twoje imię. Będę Cię wielbił, Boże mój królu. Jak ksiądz Adam Kołkiewicz wiarą mocną wierzy we wszystkie i poszczególne prawdy zawarte w symbolu wiary i wyznaje je. Wierzę również mocno w to, co jest zawarte w Słowie Bożym, spisanym lub przekazanym przez tradycję, a co Kościół jako objawione przez Boga podaje do wierzenia. Tak w nauczaniu uroczystym, jak i w zwyczajnym nauczaniu powszechnym. Z przekonaniem przyjmuję i uznaję również wszystkie i poszczególne prawdy, które Kościół w sprawach wiary i moralności podaje w sposób ostateczny. Przyjmuję nadto z religijnym posłuszeństwem woli i umysłu naukę głoszoną przez papieża, czy też przez kolegium biskupów sprawujących autentyczny urząd nauczycielski. Także wtedy, gdy nie jest ona podawana z intencją definitywnego jej określenia. Jak ksiądz Adam Kołkiewicz, obejmując urząd proboszcza parafii pod wezwaniem błogosławionej Doroty z Monte w Gdańsku, przyrzekam, że zarówno w słowach, jak i w postępowaniu będę zawsze zachowywał jedność z Kościołem katolickim. Z największą starannością i wiernością będę wypełniał obowiązki, które zostały mi powierzone wobec Kościoła tak powszechnego, jak i partykularnego, w którym do mojego posługiwania wypełnianego zgodnie z przepisami prawa zostałem powołany. W spełnianiu zadania powierzonego mi w imieniu Kościoła będę zachowywał nienaruszony depozyt wiary. Będę go wiernie przekazywał i objaśniał oraz będę odrzucał wszelkie doktryny jemu przeciwne. Będę zachowywał i umacniał dyscyplinę wspólną dla całego Kościoła i będę troszczył się o przestrzeganie prawa kościelnego, w szczególności tego, które zawiera kodeks prawa kanonicznego. Będę zachowywał z chrześcijańskim posłuszeństwem to, co ogłaszają pasterze jako autentyczni nauczyciele i stróże wiary oraz postanawiają jako rządcy Kościoła. Biskupom diecezjalnym będę wiernie służył pomocą, aby działalność apostolska, która ma być wypełniana w imieniu i z polecenia Kościoła, była urzeczywistniana w jedności z tymże Kościołem. Tak mi dopomóż Bóg. I ta święta Ewangelia, na której kładę moją rękę. Drogi księże proboszczu, wprowadzam Cię w obowiązki proboszcza parafii pod wezwaniem błogosławionej Doroty z Montew i przekazuję Ci władzę, jaką prawo kościelne daje proboszczowi. Twojej pasterskiej pieczy powierzam troskę o tutejszą parafię. Niech Duch Święty uzdolni Cię do wielkodusznego podjęcia duszpasterskich zadań.
Niech Pan, który Cię powołał do kapłańskiej służby w swoim Kościele, prowadzi Cię i strzeży, abyś wiernie spełniał zadania Tobie powierzone. Bardzo chciałbym Was wszystkich gorąco na początku pozdrowić, drodzy parafianie, i prosić Was o życzliwe przyjęcie. Zdaję sobie sprawę z powierzonego mi przez Kościół ważnego i trudnego zadania. Zdaję sobie sprawę, że wchodzę w wielkie bogactwo całej Waszej wspólnoty i że to, że tu jestem, to z jednej strony dla Was i dla mnie nowy etap, ale z drugiej strony mam wielką świadomość, że nie ode mnie się zaczyna i nie ode mnie się zaczęło to, co się tutaj dokonuje. Więc wspominam w modlitwie i z wdzięcznością moich poprzedników, księdza świętej pamięci księdza Jana Dziubana, pierwszego proboszcza, świętej pamięci księdza Jana Wojnickiego, administratora parafii i budowniczego tej pięknej świątyni, świętej pamięci księdza Bronisława Kabata oraz mojego poprzednika o dobrym sercu, kapłańskim sercu, księdza kanonika Zygmunta Słomskiego. I mam również świadomość, że na mnie się to wszystko nie skończy i że to właśnie Wy, drodzy parafianie, Wasze dzieci, następne pokolenia, następne pokolenia Jasienia będą modlić się w tej świątyni i będą wzrastać ku świętości, mając za przewodników kapłanów, których daje Pan. Pochylcie głowy na błogosławieństwo. Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, niech strzeże Waszych serc i myśli. Poznaniu i miłości Boga i Jego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Idźcie w pokoju Chrystusa.